Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z kilku samolotów, które miały zostać pozyskane przez polskie lotnictwo w latach 90., były niemieckie samoloty szkolno-treningowe i wielozadaniowe AlphaJet, które w Niemczech były wykorzystywane głównie jako maszyna bezpośredniego wsparcia. Samoloty AlphaJet były dwumiejscowymi, dwusilnikowymi samolotami przeznaczonymi do zaawansowanego szkolenia pilotów, a także maszyną szturmową wykonującą zadania bezpośredniego wsparcia ogniowego. Samolot występował w sześciu wersjach rozwojowych o różnym wyposażeniu awionicznym i różnych możliwościach bojowych. W latach 90. w niemieckiej Luftwaffe podstawową wersją była wersja wsparcia bojowego AlphaJet A, której dostawy objęły 175 sztuk i były realizowane w latach 1978-1983. Samoloty te do 1992 roku stanowiły podstawowe wyposażenie trzech niemieckich pułków lotnictwa myśliwsko-bombowego. Każda jednostka miała na swoim wyposażeniu 51 maszyn tego typu. Ponadto samoloty AlphaJet były używane w jednostce szkoleniowej Luftwaffe w Baia w Portugalii. Podczas kilkunastu lat eksploatacji samoloty te wykonały łączny nalot około 400 tysięcy godzin. Cały czas cechowały się wysoką sprawnością techniczną, a wymownym tego potwierdzeniem jest fakt, że nie było żadnej katastrofy z winy niesprawności sprzętu. W wyniku zmian sytuacji polityczno-militarnej w Europie Środkowej, samoloty AlphaJet A, mogące działać w strefie taktycznej, stały się zbędne w przewidywanych zadaniach operacyjnych niemieckiego lotnictwa. Wspomniane wcześniej pułki lotnicze zostały rozformowane, a eksploatowane w nich samoloty zostały wyprzedane. 50 samolotów trafiło w ręce Portugalczyków. 34 maszyny pozostawiono w bazie Furstenfeldbruck koło Monachium, gdzie były wykorzystywane w szkoleniu i podtrzymywaniu nawyków pilotażowych załóg samolotów Tornado. 5 maszyn skierowano do różnych jednostek Luftwaffe jako samoloty dyspozycyjne, doświadczalne itd. 72 samoloty zostały zakonserwowane i były przechowywane w schronohangarach w bazie Furstenfeldbruck. W październiku 1995 roku strona niemiecka poprzez swoją ambasadę w Warszawie poinformowała przedstawicieli polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, iż siły zbrojne Republiki Federalnej Niemiec zamierzają wycofać z zasobów swojego lotnictwa samoloty AlphaJet. Strona niemiecka w przypadku zainteresowania Polaków zaoferowała sprzedaż około 70 samolotów po cenie jednostkowej 1 000 000 marek niemieckich, a z wyposażeniem naziemnym i częściami zamiennymi po około 2 miliony marek niemieckich. Ponadto Niemcy zasygnalizowali gotowość przeprowadzenia wstępnego przeszkolenia personelu latającego i obsługi technicznej. Oferowane Polsce samoloty AlphaJet znajdowały się od 1992 roku konserwacji długoterminowej w bazie lotniczej Flugleiergruppe Furstenfeldbruck. Okres konserwacji nie wliczał się do kalendarzowego resursu samolotu. Zasadnicza część maszyn proponowanych Polsce pochodziła z produkcji w latach 1980-1981. Samoloty przechowywane były w szczelnych schronohangarach o małej wilgotności powietrza. Zastosowane były dwa typy konserwacji długoterminowej: metoda woskowa i osuszonego powietrza. Po 3 latach samoloty zostały poddane przeglądowi technicznemu, który przeprowadzili pracownicy firmy Dornier. Oferowane samoloty posiadały wypracowane resursy na poziomie poniżej 50%, zarówno techniczne, jak również kalendarzowe. Zużycie resursu wynosiło 2000 do 2400 godzin, z docelowego wynoszącego 5000 godzin oraz 11 do 13 lat eksploatacji, z docelowego ustalonego wstępnie na 25 lat. Według Niemców, po przeprowadzeniu kompleksowej oceny stanu technicznego, istniała możliwość dalszego przedłużenia resursu kalendarzowego o kolejne 5 lat. Takiego przedłużenia miało w tym czasie dokonać jeszcze kilku użytkowników maszyn tego typu, m.in. lotnictwo francuskie. Zespół napędowy samolotów stanowiły silniki Larzac 04, łamane na C5, C6, C20. Silniki posiadały konstrukcję modułową, składającą się z 8 integralnych segmentów.
resurs poszczególnych modułów zależny był od ich charakteru pracy i wynosił od 1300 do 4000 godzin. Na samolotach pozostających w konserwacji zostały wybudowane silniki, które następnie były przechowywane w specjalnych pojemnikach w ogrzewanych pomieszczeniach. Silniki poddawane były okresowemu sprawdzeniu stanu technicznego. Według informacji strony niemieckiej parametry silników wybranych do sprawdzenia metodą losową nie wykazywały odchyleń od przyjętych norm. Średnie zużycie resursu technicznego silników było na poziomie 30%. Baza lotnicza Flugleiergruppe Fürstenfeldbruck, wchodząca w skład pierwszej dywizji lotnictwa, powstała na bazie rozformowanego 49. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Na terenie bazy prowadzono szkolenie dla personelu latającego, korzystającego z samolotów Tornado DS-ECR. Szkolenie z wykorzystywaniem samolotu AlphaJet obejmowało głównie nawigację i loty taktyczne na małych wysokościach, a także zgrywanie przyszłych załóg samolotów Tornado. Samoloty wykonywały także loty nad poligon z wykorzystaniem uzbrojenia pokładowego, głównie strzelanie z działka pokładowego. W latach 90. sytuacja w polskim lotnictwie wojskowym przedstawiała się źle. Brakowało samolotu zdolnego do zastąpienia przestarzałych i wycofywanych z eksploatacji samolotów z rodziny MiG-15 i jego pochodnych, a także części poradzieckich maszyn. Pożegnano także samoloty MiG-23, które zaczęto wprowadzać do służby pod koniec lat 70. Samoloty te były wykorzystywane w 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Jednocześnie trwał program budowy lekkiego samolotu szkolno-treningowego, który mógłby być wykorzystywany jako maszyna wsparcia pola walki. Opracowywany wówczas samolot Iryda budził duży opór w niektórych środowiskach, jednakże program dawał duże szanse powodzenia, tym bardziej, że planowano stopniowe wycofanie z lotnictwa samolotów TS-11 Iskra, które wykorzystywano do szkolenia personelu latającego. Iskry były już wówczas maszynami wiekowymi, ale mimo tego pozostawały w służbie aż do 2022 roku, gdy zostały ostatecznie zastąpione przez włoskie samoloty M346 Master albo Bielik, wykorzystywane do szkolenia personelu latającego w Polsce. Pomimo tego politycy w latach 90. wyrazili duże zainteresowanie samolotami AlphaJet A. Jednocześnie opracowano trzy warianty szkolenia lotniczego w Polsce. Wariant pierwszy, najtańszy. Kontynuacja dotychczasowego systemu szkolenia z wykorzystywaniem samolotów PZL-130 Orlik i TS-11 Iskra, który pozwalał szkolić pilotów tylko na samoloty aktualnie eksploatowane. Realizacja tego wariantu powodowała potrzebę wykonania dodatkowych remontów TS-11. Był to wariant najtańszy, ale nieperspektywiczny, gdyż nie zapewniał przygotowania pilotów do wykonania zadań na samolotach wielozadaniowych nowego typu, które zamierzano pozyskać. Przypomnijmy, że generał Gotowała już od początku lat 90. mówił o planach pozyskania samolotów F-16 dla polskiego lotnictwa. Wariant drugi. Wariant najkosztowniejszy przewidywał zakup samolotów I-22 Iryda i dwuetapowe szkolenia pilotów z wykorzystywaniem samolotów PZL-130 Orlik lub TS-11 Iskra, z których następnie zamierzano przeszkalać pilotów na Irydy. Realizacja tego wariantu wiązała się z pilnym uzupełnieniem nowych samolotów I-22 Iryda M96 wyposażonych w nową awionikę oraz przeprowadzenie modernizacji standardowych Iryd do wersji M96, co było konieczne w przypadku 12 wcześniej zakupionych samolotów I-22. Wariant ten wiązał się z potrzebą wydzielenia w budżecie MON znacznych środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć. Wariant trzeci, określany czasem jako optymalny, to przyjęcie oferty niemieckiej i prowadzenie dwuetapowego szkolenia pilotów z wykorzystaniem samolotów PZL-130 Orlik, TS-11 Iskra oraz pozyskanych z Niemiec samolotów AlphaJet A. Ze względu na przewidywany niski koszt pozyskania samolotów tego typu w liczbie około 40 maszyn, uznano, że szacunkowe koszty wdrożenia wariantu trzeciego byłyby 2-3-krotnie niższe od wykorzystania do szkolenia samolotów I-22 Iryda M96. Istotną cechą w tym wariancie było pozyskanie samolotów podwójnego przeznaczenia,
jest nadających się do realizacji funkcji szkolnych i bojowych. Dodajmy tylko, że to samo można było osiągnąć w przypadku modernizacji samolotów Iryda do wariantu M96. Jednym z głównych uwarunkowań, które miały wpływ na wybór wariantu szkolenia lotniczego, była wielkość środków finansowych wydzielanych corocznie na dostawy nowej techniki wojskowej. Przykładowo, realizacja wariantu drugiego, to jest kontynuacja programu zakupów samolotów M96 Iryda, wymagałaby wydzielenia corocznie co najmniej 10% kwoty przeznaczonej na modernizację techniczną całych sił zbrojnych. Nie zapominajmy jednak, że takie rozwiązanie pozwoliłoby na zachowanie znacznej ilości miejsc pracy, a także utrzymałoby na powierzchni polski przemysł lotniczy, który w dalszej perspektywie mógł stać się podwykonawcą dla koncernów uczestniczących w przetargu na samolot wielozadaniowy lub nawet w najbardziej optymistycznym wariancie budować na zachodniej licencji samoloty dla polskiego lotnictwa. Za optymalne rozwiązanie uznano jednak wariant trzeci z jednoczesną rezygnacją z zakupu samolotów I-22 Iryda. Powyższe stanowisko przedstawił minister obrony narodowej w sejmowym wystąpieniu w dniu 1 grudnia 1995 roku. Podczas swojego wystąpienia ówczesny minister obrony narodowej przedstawił charakterystykę porównawczą samolotów I-22 Iryda i Alpha Jet. Przedstawił ofertę strony niemieckiej. Omówił warianty szkolenia lotniczego z wykorzystaniem poszczególnych typów samolotów. Przedstawił propozycje rozwiązań kompensacyjnych dla polskiego przemysłu lotniczego. Minister jednoznacznie wykazał, że I-22 w wersji M93 nie spełnia wymogów samolotu podwójnego przeszkalania, to jest zaawansowanego szkolenia pilotów i lekkiego samolotu bliskiego wsparcia. Ponadto, zdaniem ministra, Iryda charakteryzowała się niskim wskaźnikiem sprawności technicznej. Jednocześnie minister zaproponował zaniechanie dostaw dla sił zbrojnych samolotów Iryda w wersji M93, przeprowadzenie rekonesansu polskich specjalistów wojskowych w niemieckiej bazie lotniczej w celu zapoznania się z samolotami Alpha Jet, podjęcie przez WSK PZL Mielec prac modernizacyjnych dotychczas wyprodukowanych samolotów I-22 dla potrzeb lotnictwa morskiego. Jednocześnie minister sugerował, że w przypadku dobrego stanu technicznego niemieckich samolotów Alpha Jet Polska powinna dokonać zakupu 40 samolotów, a dotychczas wykorzystywane samoloty I-22 przekazać do lotnictwa marynarki wojennej. W przypadku, gdyby niemieckie samoloty były w złym stanie, minister postulował rezygnację z ich zakupu, a jednocześnie chciał rozpocząć kompleksowe prace nad modernizacją samolotów TS-11 Iskra, które mogłyby posłużyć do zabezpieczenia szkolenia personelu latającego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Wówczas szacowano, że rezygnacja z zakupu samolotów I-22 i Ryda pozwoli na wygospodarowanie środków finansowych w znacznej wysokości. Zakładano, że zostaną przeznaczone na zakup niemieckich samolotów Alpha Jet A, modernizację samolotów Iryda do wersji morskiej oraz dofinansowanie innych programów zbrojeniowych. Na papierze wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale w praktyce okazało się, że plany rezygnacji z zakupów I-22 i sięgnięcie po niemieckie Alpha Jety wywołało zrozumiałe protesty społeczne. Problem ten stał się jednym z głównych przedmiotów posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz prac instytucji rządowych. Protesty były bardzo intensywne i w zasadniczy sposób wpłynęły na zmianę stanowiska w tej sprawie. 12 grudnia 1995 roku na szczeblu rządowym podjęta została decyzja, zgodnie z którą WSK PZL Mielec miała dokonać modernizacji samolotów PZL I-22 M93 Iryda do wersji M96 pod kątem spełnienia wymagań samolotu szkolno-bojowego. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej zostało zobowiązane do ich zakupu. Kilka dni później minister obrony narodowej, udzielając odpowiedzi na wcześniejszy dezyderat Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poinformował marszałka Sejmu o odstąpieniu od planów zakupu samolotów Alpha Jet A na potrzeby szkolenia lotniczego w Dęblinie. Nie oznaczało to jednak wycofania niemieckiej oferty, dlatego też w styczniu 1996 roku do Niemiec wysłano delegację specjalistów z Polski. Niemcy byli zainteresowani sprzedażą od 40 do 50 samolotów, a także pakietem szkolenia dla personelu technicznego i latającego.
Oprócz samolotów należałoby jednak zdecydować się także na zakup specjalistycznego wyposażenia oraz aparatury specjalistycznej, pakietów pozwalających na modernizację awioniki i systemów uzbrojenia, zakupić działka pokładowe oraz dodatkowe fotele katapultowane do drugiej kabiny, dokupić wyposażenie wysokościowo-ratownicze do drugiej kabiny, opłacić szkolenie personelu technicznego i latającego, a także przetłumaczyć na język polski dokumentację techniczno-eksploatacyjną. Oprócz tego trzeba było pomyśleć jeszcze o adaptacji infrastruktury na polskich lotniskach, a także o pozyskaniu systemów nawigacyjnych TACAN. Oczywiście większość zakupów należałoby dokonać w Niemczech, w większości w firmie Dornier, która oferowała także symulator lotu. Czy muszę dodawać, że zakup wspomnianego wyposażenia w Niemczech był mało opłacalny w zestawieniu z doprowadzeniem do końca programu Iryna? Nie muszę? Tym lepiej. Pomimo dużych kosztów dostosowania samolotów AlphaJet do polskich potrzeb, nie oznaczało to wcale rezygnacji z tego pomysłu. Pojawiła się nawet koncepcja zakupu samolotów AlphaJet dla lotnictwa marynarki wojennej. W tym czasie na wyposażeniu lotnictwa marynarki wojennej znajdowały się samoloty TS-11 Iskra i MiG-21 Bis, które zostały przystosowane do działań w warunkach morskich w ograniczonym zakresie. Docelowo planowano przesunięcie samolotów TS-11 i MiG-21 Bis do systemu obrony powietrznej i przekazanie ich do wojsk lotniczych i obrony powietrznej. W tej sytuacji marynarka wojenna zostałaby pozbawiona sprzętu pozwalającego na realizowanie podstawowych zadań operacyjnych. Ponadto prognozy finansowe budżetu marynarki wojennej nie pozwalały na realizację zakupu dodatkowego sprzętu lotniczego. W tych warunkach dowództwo marynarki wojennej wystąpiło z wnioskiem o rozważenie propozycji niemieckiej pozyskania samolotów AlphaJet A na potrzeby lotnictwa morskiego. Opracowano trzy warianty pozyskania samolotów z Niemiec. Pierwszy wariant przewidywał pozyskanie 45 samolotów, w tym 30 maszyn w wariancie uderzeniowym, które miały zastąpić samoloty MiG-21 oraz 15 sztuk w wariancie rozpoznawczym w miejsce samolotów TS-11 Iskra R. Wariant drugi przewidywał pozyskanie 30 samolotów w wariancie uderzeniowym na wymianę samolotów MiG-21, zaś wariant trzeci zakładał wymianę tylko 15 samolotów rozpoznawczych TS-11 Iskra R. Za najbardziej opłacalne uznano warianty pierwszy i drugi, trzeci zaś określono jako nieracjonalny. Zdaniem ówczesnych decydentów pozyskanie maszyn AlphaJet A pozwoliłoby na rozwiązanie problemów sprzętowych lotnictwa marynarki wojennej do około 2010 roku przy niskich kosztach pozyskania. Ostatecznie nie doszło do przejęcia tych maszyn. 30 samolotów trafiło do Tajlandii, 16 egzemplarzy pozyskała Wielka Brytania, a 25 egzemplarzy trafiło do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W kontekście całej historii dość często pojawia się pytanie, czy AlphaJety były utraconą szansą polskiego lotnictwa. Moim zdaniem byłyby szansą na całkowite uzależnienie polskiego lotnictwa od maszyn używanych, mających za sobą kilka lat służby. W kolejnych latach utrzymywanie dużej floty lekkich samolotów uderzeniowych nie miałoby sensu, a koszty ich utrzymania rosłyby w miarę upływu czasu. Gdyby wówczas plan pozyskania niemieckich maszyn doszedł do skutku, zapewne do dnia dzisiejszego bujalibyśmy się z maszynami tego typu, których utrzymanie byłoby coraz droższe. Warto także wspomnieć o tym, że Iryda M96 była równie dobrym, jeśli nie lepszym rozwiązaniem. Ponadto rozbudowa floty tych maszyn pozwoliłaby na utrzymanie zatrudnienia w zakładach lotniczych w Mielcu, co w przyszłości mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której zakłady te pozyskałyby prawo do budowy części samolotów wielozadaniowych używanych w polskim lotnictwie, co byłoby tym bardziej prawdopodobne, gdyby podczas przetargu, z którego ostatecznie zwycięsko wyszły samoloty F-16, polskie władze zdecydowały się na przykład na pozyskanie maszyn JAS-39 Gripen, które obecnie mają być produkowane na licencji Saaba m.in. w Brazylii. O tym jednak nikt wówczas nie myślał. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał okazał się dla Państwa interesujący.
Zachęcam do subskrybowania kanału, a także klikania w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach wlatujących na kanał. Zachęcam także do wspierania rozwoju kanału poprzez zakup wirtualnej kawy. Aby postawić mi wirtualną kawę, wystarczy kliknąć w link w opisie lub w stylizowaną filiżankę kawy widoczną na ekranie, a następnie na nowej stronie dokonać przelewu na wybraną przez siebie kwotę. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który powinien pojawić się na kanale. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jutro. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć.